Pewnie pewne rzeczy się umknęły. No, myślę, że swoją
to, o czym jest rzecz. W tej chwili my szukamy właśnie inwestycji, żeby zachować ten stosunek 35 inwestycyjnych do 65. Każde takie zadanie zwiększa nam te środki, żebyśmy mogli z inwestycyjną, które mamy wpisane na remonty dróg, mogli przenieść na remonty właśnie. A mamy je wpisane w budżecie jako inwestycyjne w rezerwie. I cały czas jest, żeby wykazać jak najwięcej inwestycyjnych z innych dziedzin. I praktycznie jesteśmy a poza tym ludzie też uspokajają, że to nie jest wymiana jednych drzwi, tylko drzwi do sal dydaktycznych, czyli do wysokości środków. Tam może zostać drobna kwota. I na pewno to będzie inwestycyjne, ponieważ zawsze w tym momencie zupełnie tego, co już koleżanki i koledzy powiedzieli. Oświadczenie chciałbym jeszcze powiedzieć to, co Bogdan powiedział. Jutro się rozstrzygnie, bo jutro jest spotkanie, szanowni państwo, ze skarbnikiem przewodniczących, jest przewodniczący Rady Miasta i ta proporcja 35 do 65, która jest wypracowana, że tego nie będzie. Skarbnik powiedział, że jutro będą przedstawiciele ZIS wraz z głównymi księgowymi, bo oni tymi paragrafami operują najlepiej, bo dyrekcja może dokładnie i potwierdzą, że rzeczywiście dzielnice odrobiły zadanie, to w tym momencie pieniążki podpisane i trafia na radę, idziemy do przodu. Jeżeli nie, realizacje się przyciągają wtedy. Będziemy szukać. Dobrze, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Natomiast wpłynęła poprawka. O właśnie, pan Krzysztof. Ja mam pytanie o wasze. A ja już wytłumaczę. Ponieważ bardzo dobrze, nie dam pytanie. Przenosi się pod
10 800 zł zadanie powierzonego to nam wymiana okna w klatce schodowej na okno służące od wymiany klatki schodowej w przedszkolu 27 na zadanie powierzone pod nazwą wymiana pakietów w salach w przedszkole 127. Dotychczasowy paragraf numer 2 otrzymuje numer 3. Dziękuję bardzo za ten program pod głosowanie. Tą poprawkę jest za przyjęciem. Proszę o podniesienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, jeden, osiem, projekt ustawy wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, jeden,